Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie świętego Michała Archanioła. Umiłowany ludu Boży, jestem posłany, by was ostrzec i pilnie wezwać do nawrócenia, jako dzieci potrzebujące Bożej pomocy. Człowiek zatwardził swoje serce, znajduje przyjemność w świętokradztwach, herezjach, zbrodniach, obelgach, abominacjach i innych grzechach, którymi ciężko obraża Przenajświętszą Trójcę i naszą Królową i Matkę Niebios i Ziemi. Ci, oddani przyjemnościom światowym, padną łatwym łupem nowych zmian wewnątrz Kościoła Chrystusa, które to wychodzą poza prawdziwą doktrynę, pod którymi to zmianami skrywa się przewrotność demona, wywołująca podział między braćmi. Prawo Boga zostało już zastąpione przez bardzo ludzkie pomysły dla wygody grup zakorzenionych w elicie, która kieruje światem, mając na celu wywołanie schizmy wewnątrz Kościoła. Człowiek oddalony od Bożej miłości i od miłości naszej Królowej i Matki jest bezbronny wobec pocisków złego, które próbują doprowadzić was do upadku. Ci, którzy są letni, nie odróżniają zła od dobra w kryzysach wiary, które to się zbliżają. Dlatego pilna jest modlitwa, wstawiennictwa, jednych za drugich. Nie wchodźcie w panikę, która was sparaliżuje, lecz przeciwnie, wytrwajcie w pokoju, aby wasze błagania były balsamem, który dotrze do tych, co potrzebują nawrócenia. Ludzkość nie słucha, ani nie patrzy. Nie lęka się tego, co przeżywa, ani tego, co ma przyjść. Nie traktuje tego z taką powagą, na jaką to wszystko zasługuje. Przyszłość jest dla was niepewna. Chociaż człowiek odsuwa na bok relacje z naszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem, to nie wywołuje w nim przerażenia. Tym, co naprawdę przeraża ludzkość, jest upadek gospodarki, a ta upada. Biedne stworzenia bez wiary, poczujecie, jak się traci życie. Żywności zaczyna brakować. Jak nigdy wcześniej człowiek tego nie doświadczył, a letnia wiara powiększa lęk i niepewność. Człowiek żyje z tego, co chwilowo daje mu dobre samopoczucie, ponieważ nie zna Boga, nie może go rozpoznać, ponieważ człowiek nie używa rozumu, ani nie myśli o przyczynach i skutkach swoich czynów. Zapomina, że jeśli lud Boży będzie wierny i będzie żył w prawdzie, zostanie wspomożony manną z nieba, daną, by go żywić. Nasza Królowa i Matka nie pozostawia was bez opieki. Ona trwa, czuwając nad ludem jej Syna. Módlcie się, dzieci Chrystusa Króla. Nadejdzie nowa zaraza, która niesie ze sobą ból i przerażenie. Młodzież nie uważa ani nie wynagradza. Będzie cierpieć jako pierwsza. Módlcie się, dzieci Chrystusa Króla. Och, ludzkości, oczekujecie, że wrócicie do normalności z przeszłości? Jest to wielka rozbieżność z nadchodzącą rzeczywistością. Módlcie się, dzieci Chrystusa Króla, ten wielki post ma być dla dobra dusz. Odwróćcie się ze skruchą od swych grzechów, nie czekajcie dłużej. Nie zapominajcie mych słów. Jak zapominacie to wszystko, co wam obiecują. Osobista przemiana duchowa musi zawierać w sobie świadomość tego, czym jest zbawienie duszy. Jest to ciągła praca duchowa, świadoma, w której musicie używać swoich zmysłów, pamięci, rozumienia i woli, złączonych z rozumem i z wiarą. Nie chodźcie jak automaty, podążając za tym, co przedstawiają wam jako dobro, nie rozumiejąc, że dobro pochodzi od Boga i że wywołuje je Bóg.
czyli miłość, a zło wywołuje diabeł. Jesteście w cudzych rękach, którymi nie są ręce Przenajświętszej Trójcy. Znajdujecie się w przewrotnych rękach władzy zła, która przygotowuje wszystko na ukazanie się Antychrysta. Pomyślcie, dzieci Boga, Matka naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa była wierna swemu Synowi. I jej Syn nigdy nie porzucił, trwając w tym mistycznym zjednoczeniu, w którym żyli w każdym czasie. Nie wchodźcie w panikę z powodu tych, którzy są oddaleni od Bożej miłości i od miłości matczynej. Odnajdźcie pokój, a potem z wiarą błagajcie o nawrócenie tych, których kochacie, i całej ludzkości. Ponieważ to, za pomocą czynów trwacie wewnątrz Przenajświętszej Trójcy, za pomocą dzieł czynionych dla dobra ludzi, wam podobnych. Błaganie Boga jest już czynem, dziełem wykonanym dla dobra bliźniego. Ten Kościół, Kościół naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa, musi zatęsknić za odpoczynkiem i go znaleźć. Wytwarzając więcej wiary poprzez pomaganie innym. Bóg nie jest statyczny. Bóg jest ruchem miłości. Jest tym, który wytwarza nadzieję i miłość miłosierną. Człowiek musi naśladować boskie atrybuty, aby nie był obojętny na swojego Stwórcę. Bóg jest życiem. I to obfitości. A tak wielu jest ludzi żyjących, którzy zdają się być umarłymi. Naprzód, ludu Boży, nie jesteście sami. Jesteście mistycznym ciałem Chrystusa i dziećmi Matki Boga i naszej Królowej. Nie jesteście sami. Wytwarzajcie pokój. Bądźcie pewni miłości Boga wobec was. Nie lękajcie się. Niepokalane serce naszej Królowej i Matki zatriumfuje i wszystko będzie dobrze i dla dobra człowieka. Umiłowany ludu Boży, błogosławię was. Święty Michał Archanioł.